roku kujedziane w pełni, a dzisiaj, jak grom z jasnego nieba, lokalnie dowiadujemy się, że skupy... Przed chwilą dosłownie skupy niektóre przestały odbierać kukurydzę. Mokrą, prosto z pola, czyli dokładnie. W takiej trochę niekomfortowej sytuacji są rolnicy, którzy nie dysponują suszarnią, a mają na przyczepie towar. A powiedzmy uczciwie, tych gospodarstw jest z suszarnią bardzo niewiele, to jest tylko jakiś odsetek. Czyli moce przerobowe w suszarniach też są ograniczone, towar spływa tonami. Dokładnie. Chociaż może nie wszędzie tonami, bo jednak kukurydza miała swoje w tym roku problemy. No właśnie, chcieliśmy porozmawiać o kukurydzy. Karol, jak oceniasz z perspektywy całego sezonu, co się działo z kukurydzą? Kukurydza przede wszystkim w wielu miejscach natrafiła już na etapie wschodów, na dosyć trudne warunki, bo mieliśmy suszę kwietniową, suszę majową. Tu może jeszcze na Dolnym Śląsku nie było tak źle, jeśli chodzi o te opady deszczu, ale do ideału brakowało dosyć dużo. Opóźnione były siewy, bo jednak było chłodno. Było chłodno. Może nie opóźnione, ale na pewno nie wczesne. Natomiast trudno powiedzieć teraz, na ile te opóźnione siewy może też wpłynęły na finalne planowanie, bo wydaje mi się, że większy wpływ miała tak naprawdę susza późniejsza w okresie kwitnienia. Teraz, które FAO było lepsze, które zdążyło może uciec albo wyprzedzić z kwitnieniem? To miało znaczenie, czyli te różnice odmianowe są wyraźne w skali kraju, bo przede wszystkim nie mieliśmy opadów w czasie wyprzedzającym wiechowanie, tak jak 2 tygodnie, i w czasie rzeczywistego wiechowania, zapylenia kolb. I rzeczywiście w skali kraju jest bardzo różnie. Jest duży rozstrzał, zresztą piszemy o tym na portalu. Na FAO.pl, że tak głównie ten pas centralny, czyli centrum kraju, tak. Kujawy, Mazowsze, Wielkopolska, to są regiony, gdzie kukurydza, a jestem z centrum kraju, wygląda, może powiedzieć, lokalnie tragicznie. Dokładnie. Nie ma to zbierać o tych najsłabszych stanowiskach i jeszcze z błędami agrotechnicznymi. Natomiast teraz jesteśmy na Dolnym Śląsku. Tak, tu jest akurat kukurydza nieco słabsza. Powiedzmy sobie szczerze, raczej słabsza nawet. Natomiast to jest wyjątek potwierdzający regułę. Kukurydze na południu Polski wyglądają lepiej na pewno niż w centrum. Gdzieś te pierwsze wyniki plonowania, które już spływają, to jest najczęściej powyżej 10 ton. 10, 11, 12 ton. Nie mówię już o stanowiskach gdzieś tam najlepszych, gdzie na pewno komuś uda się 15, może 16 ton mokrej kukurydzy zebrać. No ale to będą, mówmy się, tak naprawdę wyjątki. Takie naprawdę dopracowane plantacje jeszcze z punktowymi opadami, bo to będzie determinować plony w tym roku. Natomiast w centrum kraju to, no co można pozobaczyć, że ciężko znaleźć kolbę w pełni zaziarnioną, dokładnie. Może ona nie jest duża. Tu jest kolba niewielka, tak? Bo gdyby kolba była nawet zaziarniona na całej plantacji, to nie wiem, przy takiej kolbie plon z hektara to jest, nie wiem, 5-6 ton, to jest góra. Tak, ale to jest góra. Wiadomo, że im dalej, im bardziej w głąb plantacji, tak. tym kolby są przede wszystkim pojedyncze, co też dokładnie. Jest dobrym, że jedna jest na roślinie, rzadko się zdarzają dwie, bo to też jest czasami problem. I jest w miarę w pełni zaziarniona, nie ma przepustów. Tak jest. Jakbyśmy odkoszulkowali kolby w centrum kraju, przede wszystkim szczytowe części są niezaziarnione, a na plantacjach, gdzie jeszcze dodatkowo nie było do zbyt dobrze podanego składnika, są jeszcze mocne przestrzały, szczerbate kolby, co się wiąże z dwoma czynnikami, brak wody plus brak boru na zapylenie. Może być to taka synergia. No ale dobrze, no kukurydza schodzi z pól. W tej chwili ona tutaj, wilgotność, tylko nieliczne plantacje już przekraczają 30%, tak? To jest niespotykane w ogóle końcem września, początkiem października tutaj. Nie były takie lata, aczkolwiek no to jest dobra sytuacja, bo ta opłacalność kukurydzy jest mocno nadszarpnięta, a ta jest. Jednak suszenie to też jest poważne. Jakby powiedzmy uszczerbek na tej opłacalności. Ale powiedzmy, nawet w tej chwili kukurydza mokra, no to jest 10 ton, naprawdę tak średnio 10 ton, uczciwie trzeba powiedzieć, że trzeba oddawać na koszty. Tu mówię, u nas nie jest jeszcze tak w regionie najgorzej. Pewnie, że trafiają się plantacje, które też dadzą 4-5 ton, szczególnie na tych słabszych stanowiskach. No to rolnicy solidnie pod kasą. Dokładnie. Natomiast na lepszych ziemiach, gdzie te opady jakieś się pojawiały mimo wszystko u nas, nie ma tragedii. Chociaż na rekordy w tym roku na pewno nie ma co liczyć. Byłam też w Podkarpaciu, w Małopolsce. Tam wygląda sytuacja bardzo stabilnie. Te kukurydze są ok. Tylko tam gorzej z ceną jeszcze niż u nas. Jeszcze gorzej z ceną. Wschodnia ta ściana dokładnie najbardziej niestety odczuwa skutki napływu z Ukrainy.
i w ogóle całego popsucia rynku. No także ta pasta kukurydziana chyba opadnie. Chyba trochę rolnicy już szukają tej alternatywy dla tej uprawy. Wydaje mi się, że teoretycznie tu nie ma dużo pracy przy kukurydzy, tak? No bo powiedzmy, przygotujemy stanowisko, siejemy herbicyd, no i z reguły w większości gospodarstw, nie oszukujmy się, no nie ma często tego dokarmiania, a powinno być, bo kukurydze naprawdę dobrze dokarmione plonują inaczej, lepiej sobie radzą z tymi stresami, także suszowymi, no ale powiedzmy, nie ma tego dokarmiania. No i to była roślina stosunkowo prosta w uprawie, tak? W tej chwili przy tych kosztach, gdzie jeszcze słyszymy, że ceny nasion będą w sumie wysokie. Tu jest ryzyko, czy rolnicy nie sięgną po taki bardzo zły proceder, bardzo zły. Czyli takie ziarno. Czyli takie ziarno, które no niestety, tutaj jest efekt mieszańca, heterozji w odmianach no, zachowany, a właściwie przy wysiewie takiego ziarna jest bardzo mocne, obserwuje się rozszczepienie cech. Znaczy nie oszukujmy się, to jest droga donikąd, bo nie mówimy, że to się nigdy nie uda. Czasem w dobrym roku na pewno jakiś pon z tego będzie, ale jeśli pójdziemy w tym kierunku, naprawdę za 2-3 lata z plonami kukurydzy będzie bardzo krucho. Tak, to się zgadza. No dlatego, chociaż mówię, no w zeszłym roku rynek się popsuł, myśleliśmy, że pasta kukurydziana opadnie, a powierzchnia się utrzymała nawet z lekką nadwyżką, czy z lekkim rekordem. Czy będzie w tym roku, no to już będzie kwestia decyzji. Trudno powiedzieć, tylko co siać? Co siać? No właśnie, to jest to pytanie. Wspominaliśmy o burakach też, tak? No z burakami nie wejdziemy, bo nie ma jakby miejsca już na to, tak? No wiadomo, zboża jara totalnie, temat zamknięty. Ze słonecznikiem też bywa różnie. No. Rynek też jest ciężki, także no to jest ciekawe pytanie i może ktoś w komentarzach nam odpowie. Co zasiać jarego, no bo tu mówimy o uprawiach jaro, o stanowisku pod uprawę jarę. No i nie mówimy o zbożach jarych, bo wiemy, że ze zbożami czy jarymi, czy ozimymi, no to jare słabiej plonują generalnie. No ryzyko suszy jest tak duże, dokładnie. Że tu raczej, no niestety, to już naturalnie wygasa, że to już jest takie bardziej przymus agrotechniczny niż wola i wybór producenta. No chyba to tyle o kukurydzy. Dobrych plonów. Widzimy się na farmer.pl. Cześć.